Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo. Program Inwestycji Strategicznych pokazuje, Szanowni Państwo, że rząd Prawa i Sprawiedliwości ma i realizuje program, na który umówił się z Polakami. Zrównoważony rozwój naszej ojczyzny, a nie tak jak opozycja totalna chciała i realizowała dyfuzyjność, pokazuje, że nie trafiają środki według podziału na liczbę mieszkańców, bo to jest dyfuzyjność, tylko trafiają do samorządów. Przykładem tego, Szanowni Państwo, jest Okręg 28, z którego mam zaszczyt być posłem. Na cały okręg, czyli 5 powiatów, 344 miliony trafiły do samorządów. Powiat częstochowski, 16 gmin, które wszystkie 16 otrzymały kwotę 130 milionów. Powiat kłobucki 77 milionów. Na co są przeznaczone? Ano na to, czego nie otrzymały, kiedy państwo rządziliście. Na infrastrukturę drogową, na infrastrukturę sportową, na budowę przedszkoli, na kanalizację, na bazę sportową. I szanowny panie ministrze, mam pytanie. Jakie są pierwsze wnioski rządu z przeprowadzonego pilotażowego polskiego programu strategicznego? Dziękuję. Dziękuję bardzo.